Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Szczura. Odpowiadam na pytanie. Czy złoty ptak przetrwa zagładę teraźniejszości? Czy złoty ptak przetrwa zagładę teraźniejszości? Pyta Szczur. Czy złoty ptak przetrwa zagładę teraźniejszości? Przetrwa. Tak. Co jest na ta karta księżyca? Tutaj niestety mogą się pojawić jakieś lęki, fobie, niepokoje, tak, strach. Głównie podświadomość to będzie, tak, w podświadomości, ale będą gdzieś tam się prezentowały jakby w takiej rzeczywistości jednak, czyli są w podświadomości, no ale efekty widać jakby w rzeczywistości, że tak, będą takie niepokoje jakby złotym ptakiem targały, zdecydowanie taka energetyka będzie gdzieś tam w otoczeniu. Co jest na nie? Król denarów. No, król denarów w pozycji właściwej mówi o mężczyźnie, który ma pieniądze, który jest decyzyjny w wielu kwestiach, jest władczy, który osiąga sukcesy, który jest taki stabilny, tak, ustabilizowany, stateczny, wie czego chce, potrafi jakby zwyciężać, natomiast w negatywie no, mówi o tym, że taki też osobnik może poprzeszkadzać, tak? Będzie chciał przeszkodzić złotemu ptakowi w przetrwaniu zagłady teraźniejszości. On będzie chciał przeszkodzić. On nie będzie chciał pozwolić złotemu ptakowi przetrwać, tak? Ewentualnie jeszcze, bo tarot to metafora oczywiście, może być tak, że gdzieś tam zbyt mocne pragnienie, tak? Tych finansów, sukcesów i takich właśnie tych, że tak powiem, wysokich lotów, nie no, ale takich po prostu dobrobytu, tak, być może może poprzeszkadzać, tak, i gdzieś tam jednak, no, należałoby się skupić na czymś innym, skoncentrować uwagę, no, ale to może być jakby dwojako. W każdym razie, albo to i to może być oczywiście, w każdym razie karta rady to jest As Buław i to jest bardzo dobra karta, ona mówi o zmianach, takich buławowych, dynamicznych, gwałtownych, tak, o intensyfikacji działań, o tym, że coś pędzi do przodu, tak, że zmiana, to jest jak stan zapalny, tak, ale w pozytywie, po prostu zmiana na lepsze, tak, zwłaszcza przy tej karcie trójki kielichów, no bo trójka kielichów to jest fantastyczna karta, to jest karta po prostu impreza, to jest karta świętowania, powodów do świętowania, sukcesu, zwycięstwa, imprezowania, bardzo fajnego towarzystwa, otoczenia, radości, no wszystko co najlepsze, czyli definitywnie według kart, nie ma tutaj wątpliwości. Także według kart złoty ptak zdecydowanie przetrwa zagładę teraźniejszości. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.